Jak wygląda sytuacja kadrowa? Czy pojawiły się jakieś mikrourazy w zespole po tym ciężkim tygodniu? Urazów jest bardzo dużo. Myślę, że to jest okres przygotowawczy, więc tutaj każdy z zawodników mógłby dużo od siebie więcej powiedzieć, dodać. Ja jako trener wiem, którzy gdzieś mieli jakieś poważniejsze urazy w przeszłości, czyli operacje stawów skokowych, kolanowych głównie. Ale jest to okres przygotowawczy, czyli ciężka praca. Jak ciężka praca, to wszystko boli. Najważniejsze, że nie ma jakichś poważniejszych kontuzji. Coraz więcej kontaktu z piłką, czyli gra powoduje też, że zaczynają gdzieś tam dołożyć te palce i tak dalej. To myślę, to jest normalne, co się dzieje w piłce. Jeżeli na dzisiejszy dzień można by krótko ująć w jednym zdaniu, bo się rozgadam to za długo, więc dzieckiem takiej naszej szczególnej troski jest tylko w tej chwili Markus. Oprócz tego, że każdy z zawodników coś tam ma, jak jeszcze raz powtórzę, ale ma Markus, który po meczu w Mielcu naciągnął sobie więzadło poboczne. Szczęście, że naciągnął, a nie zerwał, to by mieliśmy duży problem. No i w tej chwili rekuperuje się. Mam nadzieję, że nie sądzę, żeby w tym meczu brał udział, ale że od poniedziałku będziesz w pełnym treningu, nie w tym, który dotychczas wykonał. Czy Dynamo Miznasz, przeciwnik na piątek i sobotę, to jest dobry oponent na ten okres przygotowań, na tą trzecią, myślę, czwartą? Myślę, że tak, że jest to zespół, tak troszeczkę niektórzy traktują Dynamo Miznasz, że to jest jakoś, nie klapaj, to jest młody zespół, ci zawodnicy na pewno już troszeczkę są bardziej dojrzali, nie tylko wiekowo, ale i sportowo. W zeszłym roku występował w Widzymistrzu, czyli jeżeli jest to podobny skład, prawda? Czyli zespół na tym etapie, myślę, wymagający na tym etapie przygotowań, tym bardziej, że mówiąc takim trochę żargonem naszym piłkarskim, nogi na niasto na razie tak nie niosą, jak chciałby każdy zawodnik, czy my trenerzy. Pracę, którą wykonujemy i program, który ciągniemy, staramy się ciągnąć go konsekwentnie, powoduje, że tej świeżości na pewno na tym etapie brakuje. A jak trener ocenia po zajęciach na treningach i po tych dwóch pierwszych sparingach wkomponowanie nowych zawodników? Myślę, że tutaj nie ma problemu z tego względu, że jeżeli chodzi o grupę polską, czyli Bartek Tomczak, Krzysiek Kaczyk, Sławek Szmal, przed reprezentacją, czyli większość faktycznie kolegów, z którymi też reprezentacje mieli do czynienia, bariery językowej żadnej, mimo to, że jak to nasz były ekskolega często mówi, że Bartek Tomczak z innego regionu polskiej klasy pochodzi, a my z innego, to tutaj jest tylko żart na marginesie. Nie ma jakiegokolwiek problemu, jeżeli chodzi o dwóch pozostałych, czyli Denis Bukic. Myślę, że łatwość językowa dla mnie, mówię hiszpański, chłopaków angielski i oczywiście naszych dwóch obcokrajowców, Rasko Serbia, Uroš Słowenia, Denis Chorwacja, czyli językowo język dawny, nie wiem, bałkański, powoduje, że ta komunikacja jest bardzo prosta i Toti Olafsson, który znajomy się języka niemieckiego, myśleliśmy, że Markus coś z nim po duńsku, ale okazało się, że język islański jest bardziej zbliżony do języka pingwinów, no więc tutaj jedynie komunikacja bardziej jednak w języku niemieckim, ale i Michał Jurecki, który grał z nim w jednym klubie, prawda, czyli kolega klubowy były i nawet Mateusz Zaręba, Tomek Roszyn. Mamy dużą łatwość. Myślę, że to funkcjonuje i tym bardziej, że w tej chwili przechodzimy już w taki etap bardziej już grania, czy nazywania czegoś 1, 2, 3, 4, to już jest dużo prostsze. A klasę tych zawodników, mam nadzieję, że w tym roku wszyscy będziemy podzielić.